Roju. Dostałam drugą paczkę kosmetyków z Ameryki, dlatego powstrzymałam się, żeby otworzyć ją razem z Wami. Zapraszam Was na kolejny open box. Mam nadzieję, że tak samo Wam się spodoba, jak ten, który już jest u mnie na kanale. Dobra, przechodzimy do otworzenia paczki. Otworzenia paczki. Otworzenia paczki. Nie mogłam niestety znaleźć żadnego nożyka, więc otworzę to po prostu linijką. Z tego, co już zdążyłam zauważyć, będzie to paczka bardziej pielęgnacyjna do twarzy. Jest dużo... jest dużo maseczek. Na pewno pojawi się na moim kanale odcinek o pielęgnacji twarzy. Porównam te wszystkie maski i powiem Wam, która dla mnie była najlepsza. Pierwsza rzecz, która mi się tutaj rzuca w oczy. Słodka. Jest to żelowa maska pod oczy kolagenowa z firmy Pilaten. Widzę, że tutaj będą jakieś takie fajne płatki pod oczy. Dobra, zobaczymy. Dobra, następne rzeczy są to trzy maseczki z Bielendy. Jedna jest to Blue Detox, maska metaliczna. Detoksująca dla skóry suchej i wrażliwej. I ona tu ma nanoplatynę, czyli metal szlachetny o silnym działaniu nawilżającym. Ujawnia skórę i redukuje zmarszczki. Węgiel działa antybakteryjnie i aktywny magnez. I magnez działa tu przeciwzapalnie, regenerująco na skórę i dostarcza energii komórkom. Dobra, kolejna tutaj jest Carbo Detox i tutaj mamy aktywny węgiel, tak samo i glinkę zieloną. I po tej maseczce będzie twarz tu oczyszczona, idealnie matowa, pełna blasku, świeża i gładka cera, jak tutaj nam producent zapewnia. I ostatnia maseczka, czyli tutaj mamy też Carbo Detox. I tu mamy aktywny węgiel, tak samo jak w tej, tylko zamiast glinki zielonej mamy, w mikroskopijnym organizmie Alchlorella. Zawarta jest niezwykła energia biologiczna. Ponad 70 substancji o wysokim znaczeniu dla organizmu człowieka, mikroelementów, białka, aminokwasy i tak dalej, i tak dalej. Efekt, jaki tutaj uzyskamy w tej masce. Doskonale oczyszcza, oczyszczona i nawilżona, pełna blasku, jędrna skóra. Także trzy maski z tego samego producenta. Zobaczymy, jak tutaj zapewnienia będą do rezultatu. I przedostatnia maska jest to z firmy Holika Holika. To rewitalizująca maseczka na bawełnianej płaście, która przynosi ulgę naszej skórze po całym dniu pracy. No dobra. Nie pozostaje mi nic innego, tylko po prostu je przetestować. Z tyłu jest fajny schemat, jak to będzie wyglądało. Bardzo mi się podoba opakowanie tej maski. Naprawdę. Jest po prostu ciekawe. Ostatnia maska do twarzy jest też z Pilaten i jest to słynna czarna maska, po której będą wyglądały jakieś zombie. Ale najważniejsze, żeby działała, po prostu żeby działała. Trochę się boję, że po prostu wyskoczy mi jakaś dżubnica z mojej twarzy, jak zacznę wyciągać tą maskę albo nie wiem co, albo jakiś potwór mi wyskoczy. Lepiej nie. No zobaczymy. Jestem tej maseczki bardzo, bardzo ciekawa, bo bardzo głośno jest teraz w tej maseczce. Ja ją może otworzę, pokażę Wam, jak ona wygląda.
Tak, znajduje się jeszcze w mojej paczce top do paznokci z Hewiwy. Już mówiłam o nim wiele razy, także nie będę się tutaj nad nim produkować, że tak powiem. Dobra, mamy tak. To jest odżywka pokładowa do paznokci normalnych. Paznokcie normalne, wzmacnianie. Czyli tylko będziemy wzmacniać. Ja będę używała tego jako bazy pod lakier. Tu mamy na. Tak to wygląda w środku. Będziemy też testować, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jak będziecie ciekawi jakiegoś produktu, to oczywiście piszcie mi, tak jak zawsze. O, jest następna pomadka z Golden Rose. Tutaj mam w odcieniu, już wam powiem, 32. Pokażę od razu jak wygląda w takim kolorze. O kurczę, świetna. Bardzo podoba mi się kolor. Jest to kolor, który wam mówiłam, że bardzo szukałam go w Rossmanie. I myślałam, że właśnie ta pomadka z Vibo będzie taka, a niestety, nie wiem, po prostu to światło w Rossmanie było całkowicie inne niż jak tutaj wam właśnie nakręcałam ten filmik. To były całkowicie dwa różne odcienie, a jak patrzyłam na to w Rossmanie, to po prostu kolor był ten sam. Także... Co jeszcze mamy? Mamy tutaj, to będzie korektor, tak, korektor pod oczy z Catrice w kolorze 05. Otworzymy. Blech. Nie chcę się otworzyć. Jest w pędzelku. Tutaj nie chcę wyjść. O dobra, jest. W końcu wyszedł. Pędzel Sakura H69 i jest to pędzel do blendowania cieni. Fajny, mięciutki. Duży pędzelek, także podejrzewam, że będzie się naprawdę bardzo, bardzo fajnie te cienie rozcierać. I mamy jeszcze jakąś pomadkę 09 Miss Porky. Bardzo, bardzo różowa. Nie wiem, czy dla mnie... O, ale bardzo ładnie pachnie. Takim melonem. Cudownie pachnie, naprawdę. Już wam pokażę ten różowy. Nie wiem, czy po prostu dla mnie, dla brunetki ten róż będzie odpowiedni, także zobaczymy. I mam tu takie coś zapakowane bardzo, bardzo, bardzo. Nie wiem, co to jest. Teraz się dowiemy pewnie. Oja! Ale słodkie! To pewnie będzie lusterko. Piękne, naprawdę. Uroczy, bardzo, bardzo mi się podoba. Lustereczko. Chiński produkt. Także nic mi to nie mówi. Jak zawsze mamy kod rabatowy. Nie wiem, czy wcześniej wam o tym mówiłam, ale kosmetyki z Ameryki wrzucają do każdej paczki właśnie kod rabatowy na następne zakupy. Niestety to już wszystkie produkty z paczki. Jeśli was zaciekawiły, to oczywiście wiecie, co macie robić, czyli napisać do mnie, że chcecie recenzję danego produktu, ja dla was nakręcę. Jeśli spodobał wam się odcinek, to wiecie, co macie robić, czyli łapka w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I mam nadzieję, że
ten odcinek tak samo Wam się spodoba jak ten pierwszy Open Box. Bardzo dziękuję, że oglądacie mnie, jest mi bardzo miło z tego powodu. Wiem, że po prostu ktoś tam jest po drugiej stronie i mnie ogląda, komentuje. Fajnie, bardzo Wam dziękuję za to. No i ściskam Was bardzo mocno, jak zawsze. Roju.